Cześć widzowie! Oto przed Wami drugi odcinek mojej nowej serii, w której po możliwie jak najwnikliwszej analizie tekstów popularnych raperów staram się przybliżać Wam sens używanych przez nich metafor czy odniesień do kultury masowej. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni materiał, w którym mówiłem o Lordofonie i do którego odnośnik wrzucę wam pod koniec tego filmu, to wiecie już, że na samym początku nawiązałem tam do postaci Taco Hemingwaya i teraz muszę się przyznać, że wcale nie było to przypadkowe, ponieważ po konsultacjach z resztą członków zarządu naszego kanału doszliśmy do wniosku, że w okolicy premiery nowego albumu Wąsacza dobrze będzie wypuścić materiał właśnie o nim. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się więc analizą tekstów Tako Hemingwaya. Choć z uwagi na to, że nie tylko wypuścił on zdecydowanie więcej piosenek niż Lordofon, ale pewnie jeszcze z drugiej tyle na na gościnkach czy innych projektach, to postanowiłem skupić się tylko i wyłącznie na jego solowych albumach, wobec czego zabraknie tutaj chociażby jego tekstów z projektu Taco na FIDE czy klubu 2020, ale spokojnie, na to też przyjdzie jeszcze kiedyś czas. A teraz już nie przedłużając zaczynamy. Wczesny Tako, tak jak na przykład ten na wydanym w 2015 roku albumie Umowa o dzieło, opowiadającym o realiach życia w Warszawie z perspektywy osoby wchodzącej w dorosłe życie, nie korzystał ze zbyt dużej ilości literackich figur, a opisywał wszystko, co widzi raczej bardzo dosłownie. Tak jak chociażby w utworze zer, w którym możemy na przykład usłyszeć, że białe gówno ptaka ozdobiło czarne Porsche, wewnętrzna kieszeń płaszcza, zawsze w niej browary noszę. Bardzo Panu dziękuję za tę garść bezcennych informacji, ale ja to mam w dupie. Niemniej już nawet i w tym kawałku, tak komentując monotonnie stołecznego życia, dał się poznać jako znawca filmów i literatury, twierdząc, że życie to nie ale kino, czym nawiązał do popularnej stacji emitującej filmy uznawane za klasykę gatunku, oraz mówiąc, że jego romanse ustępują wszystkim harlekinom, czyli że nie są tak ciekawe i intrygujące jak te w pisanych romansidłach Dodatkowo również radzi on, by nie szukać Scarlett, jak nie jest się Rudolfem Valentino, co znaczy, że nie należy mieć wygórowanych oczekiwań i liczyć na zainteresowanie ze strony kobiety z tak wysokiej ligi jak Scarlett Johansson, czyli aktorka znana chociażby z roli czarnej wdowy w Avengers czy Motoko w Ghost in the Shell, jeśli samemu nie wygląda się jak Rudolf Valentino, a więc włoska gwiazda Erykina Niemego i obiekt westchnień wielu kobiet na początku lat dwudziestych XX wieku. Podobnie sprawa ma się z wydanym nawet jeszcze rok wcześniej trójkątem warszawskim, słuchając którego nie mogę oprzeć się wrażeniu, że młodzi ludzie w Warszawie zdaniem tako tylko i wyłącznie imprezują, co chyba jednak nie do końca jest prawdą. Ponownie jednak mamy tu kilka nawiązań do klasyki kinematografii, tak jak chociażby nawinięty w piosence pod tytułem Wszystko jedno, dwu wers. Ciały fale słyszą tylko wubu wubu, wubu. niechaj nam żyje prezes, to znaczy DJ Klubu. Który jest oczywistym odniesieniem do postaci Wacława Jarząbka z filmu Stanisława Barei pod tytułem Miść, opowiadającego o absurdach życia w PRL-u, a także nawiązanie do Juda Law, czyli amerykańskiego aktora wcielającego się chociażby w młodego Dumbledora w filmie pod tytułem Fantastyczne Zwierzęta i jak jest w utworze tym Tako mówi również, że jego koleżanki, piękne jak lalki Barbie, pod koniec tańców wyglądają jak laleczki wodu, co jest świetnym porównaniem wyglądów wystylizowanych dziewczyn z początkowego stadium imprezy do ich formy pod koniec zabawy, gdy po dużej ilości wypitego alkoholu nie wyglądają już jak piękne lalki produkowane przez firmę Mattel, a postrzępione i brzydkie laleczki wodu, używane w szamańskich rytuałach. No i ostatnim nawiązaniem do szeroko rozumianej popkultury w tym utworze jest wers na biel, on fanem White w którym mowa oczywiście o popularnym amerykańskim zespole The White Stripes, którym możecie kojarzyć przede wszystkim z utworu Seven Nation Army, bo kilka jego charakterystycznych taktów puszcza się w przerwie chyba każdych zawodów sportowych. A po polsku nazwa tego zespołu oznacza też białe paski, co może sugerować ścieżki. No i oczywiście, jeżeli chodzi o Warszawę, o której tako zawsze dużo nawija, ale na umowie o dzieło i trójkącie warszawskim już szczególnie, no to nie mogę nie wspomnieć tu chociażby o utworze pod tytułem Następna Stacja, na którym opisuje on po kolei, co dzieje się na każdej mijanej przez niego stacji metra w stolicy. Nie brakuje tu jednak takich paralel, jak porównania aspirującego warszawskiego artystysteczką do Matejki, czyli polskiego XIX-wiecznego malarza znanego przede wszystkim z takich dzieł, jak Stańczyk czy Bitwa pod Grunwaldem, oraz do Banksiego, a więc amerykańskiego współczesnego artysty miejskiego, którego cała legenda opiera się na tym, że teoretycznie nikt nie wie, kim on tak naprawdę jest. W utworze tym taką, mówiąc z kolei o ciszy, nawiązuje do mnichów z Shaolin, a więc oczywiście buddyjskich mnichów ze znajdującej się w Chinach świątyni Shaolin, którzy znani są z bardzo długich medytacji w totalnej ciszy i skupieniu. No dobra, ale może starczy już tej Warszawy jak na umowie o dzieło i tego imprezowania jak na trójkącie, wobec czego zająłbym się kolejnym mini-albumem Tako pod tytułem Szprycer, który tym razem opowie nam o tym, jak się imprezuje w Warszawie. Na pierwszy ogień wziąłem utwór pod tytułem Dele, bo już sam jego tytuł nawiązuje do kolejnej dużej zajawki Taco, a więc oczywiście piłki nożnej, a konkretnie do Bamidele Jermaine Dele Allego, czyli angielskiego piłkarza, który na moment wydania tego utworu grał dla londyńskiego Tottenhamu, czyli klubu, którego Tako jest ogromnym fanem. Nawiązanie do niego występuje też w samym utworze i to już w pierwszym wersie. Znowu po tych klubach żonglerka jak Dele Ali. Choć na pewno nie chodzi tu o to, że Ali tak często zmieniał piłkarskie kluby jak tako warszawskie speluny, bo do momentu wydania tego utworu grał tylko w MK Dons i Tottenhamie. Ale nie będę się już dłużej na ten temat rozwodził, bo jeżeli jesteście zainteresowani niezbyt udaną karierą tego dobrze zapowiadającego się piłkarza, to po obejrzeniu tego materiału możecie wpaść na mój piłkarski kanał, na którym przygotowałem o nim cały odcinek i do którego miniaturki wykorzystałem zresztą właśnie ten Verstako. Link znajdziecie gdzieś w opisie. W drugim wersie Tako twierdzi natomiast, że wjechał jak Konrado i pyta, czy wszyscy są cali, co z kolei jest oczywiście nawiązaniem do memicznej sytuacji z programu TVP2 pod tytułem Europa da się lubić, emitowanego na samym początku XXI wieku, w którym o to samo pytał publiczność hiszpan Konrado Moreno po tym, jak wjechał w siedzących na niej ludzi skuterem. Następnie tak twierdzi, że choć ludzie na warszawskiej barce dobrze bawią się do muzyki Travisa Scotta, to zawsze znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, że nie jest to prawdziwy rap i zasugeruje puszczenie Ilmatic, czyli debiutanckiego albumu rapera o ksywce nas z 1994 roku. I oczywiście nie chodzi tu stricte o to, że ktoś wolałby słuchać Nasa od Travisa, ale o walkę tak zwanych oldschoolowców z nową falą hip-hopu, czego przejawy obserwowaliśmy w Polsce szczególnie gdy Pich zesrał się na koncercie Quebona Fida, że ten niby nie robi prawdzi. Hip -hopu, czy gdy Palu chciał odmówić prawa do robienia muzyki youtuberom, koncentrując swoje ataki przede wszystkim na twórczości Yang Multiego. Dodatkowo tak oprosi, by nie zadawać mu pytań, jeśli nie jest się Rawiczem, czyli najprawdopodobniej Arturem Rawiczem, a więc dziennikarzem muzycznym prowadzącym na YouTubie swój opiniotwórczy kanał pod nazwą CGM.pl. Mówi, że idzie potańcować do chocków, czyli jak rozumiem popularnego w tamtych czasach baru na warszawskim Powiślu nazywającego się Chocki Klocki. A także twierdzi, że każdy chce być na ofie jak Artur Rojek, czyli były wokalista i założyciel zespołu Mysłowic, a obecnie dyrektor artystyczny of festiwalu odbywającego się w katarze. Kolejnym pełnym odniesień utworem z tego albumu jest piosenka pod tytułem Chodź, w której tak twierdzi, że czuje się jak Zeus i czeka na swój posąg, co jest oczywiście nawiązaniem do greckiej mitologii, a konkretnie do najważniejszego z jej bogów, czyli Zeusa, któremu mieszkańcy antycznej Grecji mieli w zwyczaju stawiać liczne pomniki, w tym jeden z siedmiu cudów świata, a więc posąg, który postawiono mu w Olimpii. Z kolei przestrzegając swoich słuchaczy przed narkotykami, tako mówi, że kopią one jak kazek, co prawdopodobnie jest nawiązaniem do Kazimierza Węgrzyna, a więc polskiego piłkarza, grającego na pozycji obrońcy w latach 1985-2005 i charakteryzującego się właśnie ostrą fizyczną grą. Dodatkowo określenie „Wpierdol jak Tina zbierasz” to odniesienie do sytuacji słynnej amerykańskiej wokalistki Tiny Turner, która była maltretowana przez swojego męża, przez co rozwiedli się oni w 1978 roku, a Kalimoczo, od którego szminka partnerki Taco jest ciemniejsza, to baskijski napój alkoholowy powstały na bazie czerwonego wina i Coca-Coli. A skoro była już mowa o Zeusie, to nie jest to jedyny na szprycerze raz, kiedy Tako porównuje się do greckich bogów, bo w utworze głupi byt nazywa siebie Dionizosem, czyli greckim bogiem wina, prawdopodobnie z uwagi na swój ówczesny imprezowy styl życia. Dalej ponownie odwołuje się on do motywów związanych z piłką nożną, twierdząc, że tańcząc przeskakuje z lewej nogi na prawą jak Tony Cross, a więc doświadczony piłkarz Realu Madryt i reprezentacji Niemiec, znany z tego, że w przeciwieństwie do większości tzw. jednonożnych piłkarzy, nie robi mu różnicy to, którą nogą musi zagrać piłkę. Ale to nie koniec nawiązań piłkarskich, bo tako jak sam twierdzi, ma ego jak Zlatan, a nie Kendrick, co oczywiście odnosi się do Zlatana Ibrahimowicza, znanego ze swojego samouwielbienia, oraz rapera Kendricka Lamara, który z kolei na swoim albumie Humble, jak sama nazwa wskazuje, nawołuje do bycia skromnym. No i na sam koniec tako twierdzi, że gdy pada, to następnego dnia powraca jak Feniks, a więc mityczny ptak, który według mitów w momencie swojej śmierci płonął, by następnie odrodzić się z popiołu. No ale żeby tak już ciągle nie krytykować, tako za tę tematyczną monotonię, że tylko ta Warszawa i Warszawa, to teraz czas na tytułowy utwór z albumu pod tytułem Marmur, który nie jest o Warszawie, bo opowiada o wyjeździe z Warszawy. Ale żebyście nie mieli wrażenia, że ja ten album krytykuję, bo jest to jedna z moich ulubionych rapowych płyt w historii i uważam, że cały ten koncept podróży tako do hotelu marmur i sposób w jaki jest to opisane, sam kiedyś stanie się bazą do wielu popkulturowych nawiązań, bo holistycznie jest to naprawdę genialna i niesamowicie poetycka płyta, choć sama w sobie nie zawiera zbyt wielu popkulturowych odniesień. I tak chociażby cały koncept hotelu Marmur i wszystkie te dziwne rzeczy, które się w nim dzieją, dające nam do zrozumienia, że wszystko to co widzi podmiot liryczny odbywa się głównie w jego głowie, a przynajmniej ja tak to interpretuję, to moim zdaniem nawiązanie do hotelu Panorama z powieści pod tytułem Śnienie autorstwa Stephena Kinga, ale w porównaniu do wszystkich innych nawiązań, o których Wam dzisiaj mówiłem, co do tego nie mam pełnego przekonania. W pewnym momencie tak twierdzi natomiast, że przed śmiercią chciałby spalić wszystkie swoje prace tak jak Kawka, a to jest już oczywiście niezbite nawiązanie do Franza Kawki, czyli niemieckojęzycznego pisarza urodzonego w Czechach, znanego przede wszystkim ze swojego dzieła pod tytułem Proces i jego prośby o spalenie wszystkich napisanych przez niego tekstów skierowanej do jego przyjaciela Maxa Broda, który tej prośby jednak nie spełnił, wydając potem wszystkie jego niedokończone powieści, w tym właśnie również i Proces. Wiecie co, ten odcinek właśnie osiągnął już standardową długość, którą sobie zaplanowałem i której na razie chciałbym się mniej więcej trzymać. A ja nie jestem jeszcze nawet w połowie omawiania zebranego przeze mnie materiału, a przynajmniej tak wynika z moich notatek. Myślę więc, że dobrym pomysłem będzie dokończenie tego filmu za jakiś czas w drugiej części, a to jest akurat dobry moment na pauzę, bo to właśnie gdzieś w okolicach marmuru tako w końcu przestaje w kółko nawijać o tej warszawie imprezach, a przez to, że sam dorośleje, to i tematyka jego tekstów staje się dużo dojrzała. I choć jeszcze nie wiemy, czy te teksty będą dobre, to jedno jest pewne już teraz. Filip Szcześniak napisał je co najmniej jako tako. Dawajcie więc znać w komentarzach, czy odcinek się Wam spodobał i czy dowiedzieliście się z niego czegoś ciekawego, a także sprawdzajcie mój poprzedni materiał, w którym w podobny sposób analizowałem twórczość zespołu Lordofon i do którego odnośnik wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!